Siema, tutaj Surbax. Dzisiaj opowiem Wam o najrzadszych skinach w Fortnite, więc zapraszam do oglądania tego filmiku. A jeszcze jedno, wpisz kod Surbax w sklepie z przedmiotami w Fortnite. Więc nasze zestawienie zaczyna Renegade Raider. Można było go zdobyć tylko w pierwszym sezonie, dlatego jest aż tak rzadki po wbiciu 20 poziomu na naszym koncie. Po wbiciu tego 20 poziomu odblokowywała nam się możliwość kupna go w sklepie za 1200 V-dolców. Następnym skinem w naszym zestawieniu jest Aerial Assault Trooper. Można go było zdobyć w bardzo podobny sposób, tak jak Renegade Raidera. Wystarczyło wbić na swoim koncie 15 poziom konta i odblokowywała nam się możliwość kupna go w sklepie. Jest on rzadszy od Renegade Raidera, ale zapytacie dlaczego? Ponieważ właśnie Renegade Raidera kupowano częściej, ponieważ jego wygląd przemawiał do nich bardziej niż wygląd Aerial Assault Troopera. A kolejnym skinem jest Recon Expert. Był on do zdobycia po wbiciu wysokiego poziomu, ponieważ 50, a w obecnej chwili mają go tylko nieliczni, na przykład Ninja, tak jak możecie zobaczyć na jego streamach. A przedostatnim skinem w naszym zestawieniu jest Ghoul Trooper. Można było go zdobyć w 2017 roku na Halloween. Większość graczy spodziewało się, że wróci on wraz ze Ghoul Trooperem w 2018 roku na Halloween. Jednak to się nie stało, a Ghoul Trooper nadal posiada swój status rzadkości. A ostatnim skinem w naszym zestawieniu jest Czarny Rycerz. Można było go odblokować tylko w drugim sezonie, w karnecie bojowym na stopniu 75, który był ostatnim w tym karnecie. Jest on naprawdę rzadki, ponieważ występował tylko w drugim sezonie oraz myślę, że nie będzie już możliwości kupna właśnie tego skina.